dzisiejszym odcinku przejdziemy się do żabki, w której Baldi jest pracownikiem. Naszym zadaniem jest zbierać hot dogi dla Mester Krychy. Tego moda nie znajdziecie nigdzie indziej na polskim internecie. Jesteście gotowi na ten odcinek? Lecimy, trzymy, bebe! Siemanko, żdowanko, z tej strony Tomi Juniorski. Moi drodzy, zobaczcie jakiego ja mam moda. Baldi w żabce. Ja jeszcze tego nie odpalałem, czekajcie, bo tu jest nawet readme. Czy ja mogę to przeczytać, zobaczyć? Thank you for playing Baldi's in Basics. Nie, tego tutaj nie zmienił. Moi drodzy, ja się śmieję, ja od razu się zacząłem śmiać z tego moda. Ja w ogóle wam pokażę tego maila. Od Krzysztof, siemanko, dziękuję bardzo, że jesteś. Cześć Junior, wysłałem mojego kolejnego moda Baldiego. No i zgodnie z moją obietnicą zrobiłem kolejnego polskiego moda, który jest wspaniały i najważniejsze, nie ma już copyrightów, no bo ostatnio tam była muzyka tych polskich twórców i tak dalej. Jedyne co ja zrobiłem podczas tworzenia tego moda, to ja podkładałem głos do wszystkich postaci. Bardzo się cieszę z tego powodu. No i oczywiście edytowałem tekstury. Jak już nagrasz z tego moda filmik, to weźcie ci dwa kolejne mody, tylko tym razem one już nie będą ode mnie, tylko od innych twórców. No dobra, no zobaczymy. Jeszcze raz wielkie dzięki za wsparcie mnie w mojej twórczości, a tobie życzę ci dużo wspaniałych sukcesów oraz osiągnięcie kamienia milowego pod włosem. No dobra, dobra, dobra. Jeszcze spóźnione, wszystkiego najlepszego z okazji 6666. Ja mam tyle subów? Taką demoniczną liczbę? Nie no, 667 już! Oh my god, myślałem, że będziemy mogli uwiecznić demoniczny ten na odcinku, a jednak nie. Mam nadzieję, że to mój kolejny mod, że ten kolejny mod ci się spodoba. I on tutaj coś jeszcze pisał, że gdzieś tutaj trzeba iść, bo będzie... A, tu coś jest, widzicie? Wejdź jeszcze w instrukcję, bo tam napisałem całkiem ciekawą historyjkę, więc to też dasz na ten filmik wraz z tymi napisami końcowymi, bądź też tak zwanymi credits. Niespodzianka, instrukcja. No dobra, ja odpalam tego moda. Uwaga, niniejszy projekt jest modyfikacją oryginalnej gry od Mistman 12, pod tym Baldi's Basics, gra jest kategorii survival horror. Dobra, co tutaj mamy? Żabka poleca. Męskie granie. Panini z roślinnym gyrosem. Edycja limitowana, polecana przez Vito Bambino. Cena 8,99. Wciśnij Enter, aby kontynuować. Jesteście gotowi? O, oh, wow. Ja pracuję w żabce. O oh my god. Baldi pracuje w żabce. 6,23/7. Żabka. Żabka kafe. Basically Games, mod by Krzysztof, głodny, surówka, co tu pisze, surówka? Nie no, żabka, no mamy żabkę. Mi się w ogóle podoba, że to jest takie spikselowane, wiecie o co chodzi, czekajcie, gdzie tu jest instrukcja, czy to jest, jest instrukcja, menu, instrukcja, okej. O wow, Baldi znalazł nową pracę w żabce, teraz zatrudnia cię jako pracownika, nie wiem po co, ale okej. Aby mu zaimponować, musisz znaleźć 7 hot dogów dla niego, to znaczy dla Mr. Krychy. I uciec w sinę dal. No bo wiesz, każdy zabrany dla niego hot dog robi wrażenie. Ja nie znam tego mema, o co w tym chodzi? A tu coś robi ma. Robi wrażenie, robi wrażenie, robi wrażenie, robi wrażenie, robiła wrażenie, robi wrażenie, nie robi wrażenia, robi wrażenie. To jest to? Wydaje mi się, że tak. A, bo to jest Mr. Krycha. I tu jeszcze Jan Paweł II też robi wrażenie. Oh my god. Tymczasem Bryska została zwolniona z roli principala, ponieważ gnębiła uczniów tym, że jej ciemność znajdzie ich. Od tego momentu ciągle w kółko idzie do żabki w swoich neonowych laczkach, ale tak poza tym uwielbia do niej chodzić i serdecznie poleca wszystkim ten sklep. Zapraszamy do naszych sklepów, żabka małe, wielki... No, napisy końcowe. A tu co coś jest? Jakiś ten grafika audio oraz coś tam z okazji tegorocznego męskiego grania 2022. Żabka zaprasza was do kupienia nowego Panini. No dobra, no okej. Okay. Tworzone za pomocą GimpPaint, Net, Unity, Audacity. No dobra, no ciśniemy, moi drodzy, ja już tutaj nie przyciągam. Story mode. Jaki first prize to jest żabka? Dobra, lecimy. Kolor na żabkę. No siemanko, siemanko uszanowanko, nie mogę stąd wyjść, a bo to jest żabka, no tak, żabka ładnie wszędzie, pięknie, zielono. Okej, no dobra, no siemanko. Witamy w żabce, tylko u nas znajdziecie najlepsze produkty. Oferty i promocje możecie również zaoszczędzić więcej dzięki apce Żabka. Życzymy udanych zakupów. Czy ja mogę tu wejść, bo tutaj... Aha, robi wrażenie! Okej, okay, żabka, 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 wszędzie żabka, robi wrażenie! No tak.
mały wielki sklep, żabka, mały wielki sklep, widzicie to? Okej. Okay. Moi drodzy, mod, którego nie znajdziecie nigdzie indziej, ponieważ Krzysztof wysłał mi go, może też wysłał komuś innemu, ale z racji tego, iż my nagrywamy Baldiego, to znajdziecie go tylko u Juniorskiego. Moi drodzy, wbijajcie, jest super. 9 minus 6 to jest nic innego jak 3, 2 plus 6 to jest 8 i 3. I powie, robisz wrażenie. Moja decyzja zrobiła na mnie wrażenie. Zrobiło na mnie wrażenie. Złotówkę! Dobrze, dziękuję ci bardzo serdecznie za złotówkę. Oje. Mister Krycha, to jest Mister Krycha, tak? Robi wrażenie. No dobra, no to jak robi wrażenie, to robi wrażenie. 0 minus 1 to jest nic innego jak minus 1. 3 plus 0 to jest 3 oraz 42. Słyszę. Twoja decyzja nie zrobiła na mnie wrażenia. Pora cię zjeść. Idzie żabka. O nie, Suzy też ma koszulkę z żabki. Ona też pracuje w żabce, ja nie wytrzymam. A czy ona w ogóle też coś tam mówiła, tak po swojemu? Dobra, zobaczmy może jak wygląda ten. Kiedy twoje drzwi skrzypią, to myślę, żeby były one cicho. Użyj WD-40, no jasne, nie ma problemu. Dobra, co tu jest? Smacznego, budzi szacunek. Kto to jest ten Mister Krycha? Nie no, poważnie, napiszcie koniecznie w komentarzu, zresztą ja sobie później zobaczę, bo wiecie o co chodzi, ja nie siedzę na polskim YouTubie, ja nie wiem co się w ogóle w Polsce dzieje. Ten babatek ma 10 cm długości, wiem, bo mierzyłem. Ja naprawdę nie wiem, dobra, 0 plus 0 to jest 0, 2 plus 0 to jest 2 oraz 42. Idzie sobie Suzu. I ona też podkładał głos pod Suzy, z tym się wydaje, tylko gdzie ona jest, to ja nie mam żadnego pojęcia. Ale wiecie co, wejdźmy może sobie tutaj do tego pomieszczenia i zobaczymy co tu jest napisane. Nasza wspaniała asystentka żabki, właśnie możesz liczyć na Suzy, za każdym razem wynagradza ci popularnym cytatem. Robi wrażenie! It's bully! Sebix Velkasier! Oh my god, złapie mnie! Ja chcę tam poczytać o co w tym chodzi! Polecimy sobie moi drodzy tam jeszcze raz i zobaczymy, bo tam są dosyć fajne, ciekawe napisy, bardzo mi się to podobało. No i strasznie bym się chciał, patrz, tak zmieni koszulkę, pa! Tyk! I strasznie bym się chciał też spotkać z Suzy, ponieważ ona jest fajna. 2 minus 1 to jest 1, 3 plus 4 to jest 7, ok, i 8 plus 6 to jest nic innego jak 14? 14, dokładnie. Ok, liczenie z Juniorskim tylko na juniorski.pl. Robi wrażenie! Ok, dobra moi drodzy, bierzemy tą złotówkę, lecimy teraz tutaj, Mister Krycha, już wiem, że to jest Mister Krycha, ale dobra, 1 plus 4 to jest nic innego jak 5, 4 minus 3 to jest nic innego jak 1 oraz 42. Słuchajcie tak. Moja decyzja nie zrobiła na mnie wrażenia. Pora cię zjeść. Hej, nie biegać po sklepie, ty kleszczu. Co to? 15 sekund. Masz areszt. Może do czegoś cię nauczy, ty mały kaszojadzie. Typowy osiedlowy serwis, który nie zna matury, ponieważ CKA pracowała go w 4 litery, gdyż arkusze były trudne. Nie dostał się przez to na studia, dlatego musi harować sobie mediami, zarabiając sobie jeden czwartą w żabce. Lecimy jeszcze raz tam, moi drodzy, ale fajnie, że Mr. Krycha, znaczy ten Mr. Principle nie złapał. Tylko gdzie jest Beska? To już nazwa, nie pamiętam. Ja nie znam tych polskich twórców i tego wszystkiego. No, dobra, 4 minus 4 to jest 0, 4, 9 minus 5 to jest nic innego jak 4, okej. Okay. No dobra, fajny mem, robi wrażenie, nie wiedziałem, nie znałem tego, także, no przepraszam, bo mi też pisaliście w ogóle, bo to już pod poprzednim modem było, że on coś tam mówił, robi wrażenie, ja nie wiedziałem o co chodzi, ja myślałem, że to się śmiejecie z tego, że tak fajnie po prostu brzmiało, a to jednak jest jakiś polski mem. Okej, okay, dobra, 42. Twoja decyzja nie zrobiła na mnie wrażenia. Pora cię zjeść. O, leci Principle, patrzcie. Leci Principle, tylko on tutaj przeklinał na mnie. Dobra, proszę sobie. Jak on gwizda. Jak on gwizda. Dobra, może zrobię teraz coś takiego, że ja po prostu sobie przejdę tutaj, mając nadzieję też, że spotkamy z Suzy, ponieważ jak Bali będzie tam... O, jest pan skarpeta. Czemu nie był już zielony, to nie wiem. O, magazyn. Możemy wejść na... Tu jest wszędzie Mister Krycha. O co chodzi z tym Mister Krychą? Ja tego po prostu nie rozumiem. Robi wrażenie. Wow, ale bydlak. Sikasz takim? A ma takie teksty ten typ? Robi wrażenie czy co? No coś tam śpiewa. 9 minus 4 to jest nic innego jak 5. 8 plus 4 to jest nic innego jak 12 oraz 42. Jestem zły na każdy problem, który odpowiesz źle. Bardziej zły.
słyszę gdzieś First Prize, ale on mówił, że on nie zmienił tutaj chyba głosów do First Prize. Ja tutaj słyszę gdzieś Suzy, no i słyszę Principala, że gdzieś sobie chodzi i on tak śpiewa, jakby był... O co chodzi z tym typem? Dlaczego on tyle je? Ja tego nie rozumiem. 2 minus 5 to jest minus 3, 4 minus 6 to jest minus 2 oraz 42. Jestem zły na każdy problem, bardziej na który odpowiesz źle. Gdzie jest Suzy? Ja chcę do Suzy. Pozdrawiam, Mr. Krychę. Juniora! Wasze filmy naprawdę robią wrażenie. Dziękuję bardzo serdecznie. Zostałem... przyjacielu. No przecież on ma odgłosy. Zgubiłem cię. Nie podoba mi się to. Takie postępowanie nie robi wrażenia. Co to? Jakie to jest fajne. Bisoda z Mr. Krychą. Ja myślałem, że mnie teraz Suzy dogoni. Ale jednak nie. No dobra, no moi drodzy, ja bym też się, wiecie, no ja bym chciał się też Samsung A53 5G. Ja bym chciał zrobić coś takiego, że zdobędziemy sobie wszystkie notatniki, tylko dla... No bo on już gdzieś tutaj jest. No ja go muszę jakoś... Muszę go, wiecie, jak muszę go bisodnąć, bo ja chcę iść do tego tam poczytać, co tam jest napisane. Tu mamy magazyn. U ciebie. O. Gotowy czy nie? Szukam. Gotowy czy nie? Szukam. Dobra, strzelamy Balbiego. Robi wrażenie. Co? Nasz były pracownik, który został zwolniony z naszego sklepu z niewiadomych nam przyczyn. Jedyne co on zrobił u nas, to nocuje w środku każdej nocy. Jeśli ci zauważy, jak kradniesz od dogi Balbiego dla Mr. Krychy, to przeteleportuje cię na pewną śmierć. Baldi, pracownik. No, biło mu się być nauczycielem, dlatego zatrudniłeś się jako pracownik Żabki. Teraz z Principalem rekrutuje nowych ochotników na tak wspaniałą pracę. Założyciel tego wspaniałego sklepu, dobroduszny szef, czasami trochę wulgarystyczny, przeklina tylko jak widzi łamiącego reguły sklepu. Oto nasz włożny, który za pomocą tej, że oczywiście to jest 30 sekund. Dobra, już chyba udało nam się wszystko przeczytać. Moi drodzy, ciśniemy dalej. Musimy się spotkać jeszcze z Suzy. Oh, wow. I zobaczymy, co się stanie, jak może nam się uda zebrać wszystkie 7 hot dogów. Przepraszam, bo ja mówię cały czas notatniki, a to są hot dogi. Dobra, 5. To jest 3, dobra. To jest 2, okej. Dziękuję w ogóle za pozdrowienie, że od Mr. Krychy i Juniora robią wrażenie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, dawaj tą zetę. Ciekawe, co my za złotówkę możemy teraz kupić. My byśmy byli w stanie kupić za złotówkę taką bisodę? No wydaje mi się, że już raczej nie. Okej, 42. Uciekamy, moi drodzy, przed Balbiem. Twoja decyzja nie zrobiła na mnie wrażenia. Pora cię zjeść. Dobra, bo ja nie chcę tutaj... Bo ja słyszę gdzieś tutaj szefa tego sklepu, Żabki. On gdzieś tutaj biega. Ja bardzo bym się chciał spotkać z tą Suzy. No dawaj, Suzy, gdzie jesteś, Suzunia? Suzana, gdzie ty jest? O, dobra, jest i on. Tylko ja nie wiem, na jakiej zasadzie działa pan Skarpeta. Ja nigdy nie wiem, na jakiej zasadzie działał. Czy tu chodziło o to, że ja nie mogę biegać? I on wtedy mnie przeteleportuje, czy coś takiego? Wydaje mi się, że tak. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, bo ja naprawdę już zapomniałem. Dobra, wow, ale bydlak, sikasz takim robi wrażenie. 7 plus 8 to jest nic innego jak 15. 5 oraz 42. No dobra, mamy jeszcze ile hot dogów do zebrania? W ogóle u góry pisze dalej, w dalszym ciągu pisze notebooks, ale to nic. Możemy po prostu pominąć ten mały fakt, że nie zostało tutaj wszystko przetłumaczone, bo tak czy siak, ten mod, wiecie co robi? Robi wrażenie! No tak, bo może sobie później zobaczymy jeszcze tego Mr. Krychę, bo ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia, kto to jest za typek i co on w ogóle robi. 1 plus 3 to jest 4, 0 minus 1 to jest minus 1 oraz 42. Dobra, moi drodzy, lecimy szybko, ponieważ mamy już 4 notatniki, musimy się spotkać z Suzy oraz musimy jeszcze... tam szła Suzy, dobra. Wasze filmy naprawdę robią wrażenie, dziękuję bardzo ci serdecznie, przyjacielu. I teraz tak, tutaj przechodzimy, tutaj bym mógł teoretycznie wejść do klasy, ale Principal. Czy tu jest, tak, tutaj możemy wejść. Nie, tu jest magazyn, ja tu nie mogę wejść, no przecież. No nie, bully, on przecież weźmie ode mnie zeta. To jest Sebix Cassier. On nagrywał też z tym typem? Z Wardęgą? Nie, z panem Wargą? 5:42. Mogę wpisać 5, może byśmy odblokowali jakieś sekretne zakończenie, ale jednak nie. No dobra, moi drodzy, ciśniemy, bo tu już jest bardzo blisko. Możemy zrobić tak i polecimy szybko tutaj. Ale tu jest... Idę no nie! Ciebie. Gotowy czy nie? Szukam. Gotowy czy nie? Szukam. Dobra, popnij mnie szybko, ale Baldiego nie popychaj, bo to będzie... O nie. Gdzieś tu mi zwiał? No nie, gdzieś mi zwiał, to nie. Gdzieś mi zwiał. Moi drodzy, mamy już...
słyszy Suzy. Ja potrzebuję teraz nożyczki, bo ja muszę przed nią uciekać, bo mamy już 6 hot dogów. 2, 2, 42, bo ja jestem ciekawy, czy on po prostu też zmienił to, co się dzieje na samym końcu. Nie, jego tutaj nie ma. Ja biegłem i on prawie mnie dotknął. O, czas poprawić się na sweep. Nadeszła pora na sprzątanko. Nadeszła pora na sprzątanko. Wiecie, co mi się w ogóle też w tym modzie podoba, że on tak fajnie gada, tak jakby się ukrywał, Kristo, tak jakbyś się ukrywał przed rodzicami, że coś tam robisz i... O, sweep, sweep, sweep. I tak po cichu nagrywał, wiecie o coś, bo na przykład sweep, 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 to robi sweep, sweep, sweep. Wiecie, jak musi... Co za odgłosy? Musicie dać takiego full powera. Jesteśmy dziś pod szkołą. Za moimi plecami dziewczęta, które uprowadzam. Zaraz odbiorę telefon od jej mamy i zażądam maksymalnego za życie jej dziecka. Okupu za jej dziecko. Co to jest? Ten Mr. Krycha, ten typ. No ja w ogóle go nie czaję. 10 oraz 42. Dobra, moi drodzy, zabraliśmy wszystkie hot dogi. Ciekawe, co teraz Bali na to powie. Gratulacje. Udało ci się zdobyć 7. Idę po ciebie. Co po mnie idzie? O, Suzy. Może się uda nawet przejść tą grę, chociaż nie. Sweep, 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 jedzie! Sweep, sweep. Dobra. Sweep, sweep, sweep. Wziął sweep, wziął Baldiego. Wziął Baldiego, ale teraz Baldi będzie z tej strony chyba, z tego co mi się wydaje. O nie, czy uda nam się to przejść? Nie mam żadnego pojęcia, bo mamy jeszcze dwa... Ja to sobie zciszę, ponieważ mamy jeszcze tutaj dwa wyjścia, a ja już nie wiem, gdzie jest Baldi, chociaż mamy jeszcze jedną bisodę. Na razie go tutaj nie ma, ale boję się, że po prostu sweep, sweep, sweep go gdzieś tam wyprowadził w taki sposób, że on gdzieś się... Jest i Baldi. Dobra, jest i Baldi w tym miejscu. No nie wiem, czy strzelamy, czy też nie, no mogłem tam strzelić chyba. Bo mamy tu jeszcze... Czy to już jest ostatnie wyjście? Czy jeszcze będzie jeszcze jedno mamy wyjście. Które to jest tam właśnie. Dobra, Baldi idzie. Ale chyba się to uda przejść, tak mi się wydaje. Chyba, że za chwileczkę pojawi się jakiś nieoczekiwany gość, nieproszony gość. Dobra, mamy exit. Nie! Dobra, strzelamy, Mr. Krycho. Ale... Mnie w swoim miejscu wyprowadzi. Mam nadzieję, że Baldi będzie szedł za nami. O nie, no idzie Prince, jeszcze tutaj idzie. No dobra, chyba może się upić. Co? No nie! Ja chciałem zobaczyć, co się stanie, jak nam się uda stąd uciec. Baldi jest tutaj. Niestety, nie udało się. Nie udało się!